Hej ludzie, witam was po raz ostatni przy Zagrajmy w Profesor Layton i Tajemnicza Wioska. Nie czekają na nas teraz już żadne zagadki. Jedyne co nas oczekuje to podsumowanie fabuły i ostatnie tajemnice. Złote jabłko, final fabularny. Zaczynamy. Nie ma już co zwlekać. Wchodzimy! Złote jabłko czeka na nas za tymi drzwiami. Moglibyśmy teraz wrócić jeszcze do wioski, gdybyśmy chcieli, ale... Nie. Chcę finału. Kto tu mieszka? Jaka osoba może mieszkać w takim miejscu jak to? Niesamowite, niech pan popatrzy na ten pokój. Wszystko co tutaj widzimy, te rzeczy kosztują albo są warte fortunę. To musi być to miejsce, o którym Bruno nam mówił, o którym Bruno wspominał. Czyli to znaczy, że jesteśmy ze złotym jabłkiem w jednym pokoju w tej chwili. Czekałam na was dwóch. Kto to je? It's you. My boy, what you see here is the golden apple herself. Czyli to ty jesteś złotym jabłkiem? Tak, ludzie. Największy skarb barona Reinholda. Jego własna córka. Profesorze, czy wiedział pan o tym? Domyślałem się. Nie widzisz, jakie to genialne? Baron napisał testament, by znaleźć kogoś, kto jest godny jego fortuny, jego majątku. Ale jego prawdziwą intencją było znalezienie odpowiedniego opiekuna dla swojej córki. I włożył w to wszystko, w ten plan, całą swoją fortunę. Tak. Nazywam się Flora. Czekałam tutaj w wieży przez dość długi czas. Byłaś zamknięta tutaj przez ten cały czas? O nie, tylko tata, zanim odszedł, on powiedział mi, żebym czekała tutaj na odpowiednią osobę, która przyjdzie spoza Saint-Mester. Tata powiedział mi, że mogę zaufać tej osobie, zaufać moim własnym życiem. To dobrze, że Don Paulo tutaj nie przyszedł. To więc dlatego obserwowałaś nas w mieście, prawda? He? Co to było? What's going on? Za mną! Musimy się jak najszybciej ewakuować! Co teraz? Co teraz robimy? Mam! Już wiem! Czekaj tylko chwilę, Flora. I tutaj po raz pierwszy widzimy profesora MacGyvera. Thank you.
Layton, I'll smash you right out of the sky! Isn't over yet, Layton! Just you wait! One day, I will have my revenge on you! Hold tight! Wait! Swoją drogą, czy wszystkie roboty nie powinny teraz paść, skoro wieża, czyli centrala, padła? No cóż, może piwnica przetrwała? No nie wiadomo, w każdym razie. Dzięki Bogu, wszystko w porządku, profesorze? Don Paolo, co to było za dziwne urządzenie, na którym latał? Naprawdę myśleliśmy, że już po was. Tak, było bardzo blisko. To było bardzo sprytne. Ale to urządzenie dało nam wskazówkę. Dało nam jedną odpowiedź do jednej z naszych nieodkrytych tajemnic. Czy pamiętasz ten dziwny, okropny dźwięk, ten straszny dźwięk, który słyszeliśmy, kiedy pierwszy raz byliśmy na dworze Reinholdów? Ten, który wystraszył Klaudię? O tak! To musiał być ten dźwięk. Więc załapałeś to wszystko. Ten hałas, to był dokładnie ten sam hałas, kiedy, albo raczej ten hałas musiał zostać stworzony, musiał zostać... No w każdym razie pojawił się, stał się ten hałas, kiedy Don Paolo miał lądowanie awaryjne. Czyli wiemy jako taką, w którym momencie Don Paolo pojawił się w Saint Mystère. To robi perfekcyjny sens. Dlatego Franco też nie mógł go zatrzymać i w ogóle nie zauważył, że się pojawił. Że Don Paolo się tu pojawił. A jeżeli Flora jest złotym jabłkiem? Czy jeżeli Flora była złotym jabłkiem, którego wszyscy szukali? To oznacza, że skarb, który Lady Dahlia chciała znaleźć, tak naprawdę w ogóle nie istnieje. Nie, jestem pewien, że to pomyłka. Wierzę, że majątek jest schowany gdzie indziej, gdzieś tutaj w mieście. Ale Baron schował to gdzieś, gdzie tylko Złote Jabłko mogłoby to znaleźć. Albo w miejscu, o którym tylko Złote Jabłko ma pojęcie. Ma pan na myśli, że Flora wie, gdzie jest ukryty skarb? Na pewno. Bardzo mi przykro, ale nie mam pojęcia o żadnym skarbie czy czymś takim. Wróćmy najpierw do dworu Reinholdów. Jestem pewny, albo przypuszczam, że tam znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. Wszystko się tam wyjaśni. Kolejna zagadka skończona. Odkryta, znaleźliśmy odpowiedź, wyjaśniona. Profesorze, czy naprawdę pan myśli, że skarb jest ukryty tutaj? Luke, przyjrzyj się tym obrazom. Jestem pewien, że właśnie te obrazy mają klucz do fortuny Reinholdów w sobie. Ale już na nie patrzyłem, już się im przejrzałem. Jeżeli chcemy tą zagadkę rozwiązać, Luke. Jeżeli chcemy tą zagadkę rozwiązać, musimy odnaleźć skarb Reinholdów. Dotknij obraz w tym miejscu, gdzie złote jabłko powinno być ukryte.
On pewnie ma na myśli to jabłko, które się pojawiło na szyi Flory, prawda? Musimy tutaj kliknąć gdzieś. Gdzie? Tutaj. Udało się. A, pamiętam, było tutaj. Aha. Ukryty przyłącznik. Albo przycisk. Przycisk otworzył przejście, ukryte przejście w ścianie. Albo otworzył, otwiera dopiero teraz. Aha. I pomyśleć o tym, że tajemnica Reinholdów była ukryta cały czas za tym obrazem. Wygląda na to, że to przejście... że tam jest dalsza droga za tym przejściem. O! Zobaczmy, co się tam ukrywa. O mój Boże. O mój Boże, popatrzcie na to miejsce. Nie miałam o nim pojęcia, nie wiedziałam. Skąd pan na świat wiedział, gdzie, że przycisk był ukryty w obrazie? Posłuchaj, Luke. Mądrość to nie jedyny atrybut, którego baron Reinhold chciał dla przyszłego opiekuna swojej córki. Widziałeś to, prawda? Ten znak, który pojawił się na szyi Flory, kiedy ona zaczęła się uśmiechać. Innymi słowy, baron Reinhold chciał, żeby potencjalny opiekun, potencjalny opiekun swojej jego córki, jego fortuny, potencjalny spadkobierca jego fortuny. Był jeszcze jeden, jakby to kulnery nazwać, jeden warunek, który musiał być spełniony przez potencjalnego spadkobiercę fortuny. Chciał kogoś, kto może spowodować, że Flora będzie się znowu uśmiechała po tych dniach, które były wcześniej. Tylko takiej osobie baron Reinhold przekazałby w lokacji jego fortuny. To niesamowite, profesorze, ale teraz to wszystko robi sens. Flora, moja mała Flora. Co to za dźwięk? Skąd on pochodzi? Flora, w końcu ci się udało. Ten głos! Tata, czy to ty? Tata! Moja droga, kochana Flora. Czy wioska uważała na ciebie, kiedy mnie nie było? Zbudowałem San Myster po to, żebyś nigdy więcej nie czuła się samotnie. No cóż, żeby być fair, to Bruno ją zbudował, ale to tylko szczegół w tej chwili. W każdym razie... skoro tutaj jesteś, to chyba mogę być pewny, że mój plan się udał. Największym moim smutkiem jest to, że nie mogę tutaj być, żeby zobaczyć cię, jak wyrosłaś na młodą dziewczynę, na młodą kobietę. Nie mogę patrzeć, jak dorastasz. Ale proszę, wiedz, że wszystko, czego chcę, to twoje szczęście. By ta osoba, która jest przy twoim boku, ci to dała, czy nie, to jest chyba twój wybór, tak mi się wydaje. A ty, który znalazłeś drogę do mojej córki, ty, który tutaj jesteś, serdeczne gratulacje. Udało ci się pokonać te wszystkie bariery i wszystkie zagadki, które postawiłem na twojej drodze. Wydaje mi się, że osoba o twoich umiejętnościach już się tego domyśliła, ale i tak. Powiem ci o sekrecie, który kryje się tutaj w San Myster dla ostrożności. Sekret San Myster? Tak naprawdę, szczerze,
Moi lekarze powiedzieli mi, że nie mam dużo czasu do życia. Że niedługo zostanę tutaj na tej ziemi. Mogłem się pogodzić ze śmiercią, ale nie z tym, że zostawiam moją jedyną córkę, moje jedyne dziecko, samą na tym całym świecie. Dlatego poprosiłem Bruno, by skonstruował Saint Mystère. Po to, by ją obraniało, żeby była pod ochroną, aż do momentu, kiedy będzie wystarczająco dorosła, żeby z własnej woli pójść w swoją drogę. By opuścić to miejsce, jeżeli by chciała. Ulice i domy są kośćmi wioski, ale tak naprawdę to sercem są mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, którzy tu żyją. To dlatego Bruno stworzył tyle mieszkańców, którzy mieli w sobie ukryte zagadki. Poprosiłem Matthew, by upublicznił moją śmierć. Dopiero wtedy, kiedy Flora będzie już kiedy jej dzieciństwo się skończy, po tym kiedy już będzie po wszystkim. Czekaj, czyli to Matthew wezwał Laytona? Okej. Więc, nieznajomy, jak piękny jest mój kwiat teraz, mój mały kwiat. Czy tam kwiatuszek, jakby on powiedział, jak ojciec. Przypuszczam, że zakwitła w swojej dorosłości, w swoim dorastaniu. Równie ważne było dla mnie to, żeby znaleźć osobę, która jest godna mojej córki i mojej fortuny. To dlatego stworzyłem Saint Mystère tak, by sprawdzało albo by poddało próbie wiedzę i mądrość jej mieszkańców, nie mieszkańców, tylko tych, co odwiedzają to miejsce. Jeżeli ci się udało, skoro zaszedłeś tak daleko, wydaje mi się, że dowiodłeś wystarczającej mądrości i moja córka też musiała cię polubić. Jestem pewny, że dobrze się zaopiekujesz moją fortuną i Florą. Wszystko, co widzisz tutaj w tym pokoju, cały ten majątek, należy teraz do ciebie. Jeżeli zabierzesz go z Saint Mystère, spełni ono swoje zadanie. Zadanie, dla którego zostało stworzone. Przypuszczam, że wszyscy mieszkańcy, wszyscy ludzie, którzy tutaj żyją, wtedy zapadną w głęboki sen, z którego nigdy więcej się nie obudzą. Chwileczkę. Czy chce on powiedzieć, że jeżeli zabierzemy skarb, to Saint Mystère po prostu zniknie? Szczerze powiedziawszy, nie znam odpowiedzi na to pytanie, Luke. Ale to całkiem możliwe, że Saint Mystère zostało... Skoro Saint Mystère zostało tylko dlatego zbudowane. Jak położymy rękę na tym skarbie. Ale to by oznaczało, że wszyscy, którzy tutaj żyją, każdy po prostu się zatrzyma? Jak lalki, które... Jak lalki na sznurkach po prostu się zatrzymają, nie będą już więcej potrzebne? Zostawiam wszystko tobie. Albo zostawiam to tobie, dzielny podróżniko. Zmasz Saint Mystère z kartek. I pochowaj całą wioskę. I pochowaj tą wioskę bez życia, tą pustą od życia wioskę. Niech spoczywa w pokoju. Ale co najważniejsze, opiekuj się moją córką. Zostawiam ją w twoich rękach. O, tato... Nie mogę uwierzyć. Jeżeli dotkniemy tylko jedną monetę, Saint Mystère się zatrzyma. W ogóle nie będzie już działało. Flora, tak naprawdę to wszystko należy do ciebie. Cały ten... cała ta fortuna, spadek. To jest twoje dziedzictwo. I ty musisz podjąć decyzję, co z nim zrobimy, albo co się z nim stanie. Nie chcę go.
Ale dlaczego, moja droga? Ludzie, którzy tutaj mieszkają... znam ich już tak długo. Nawet jeżeli, obojętnie jak dziwna ta wioska by nie była, to właśnie w niej dorastałem. Dorastałam. Chcę mojej wioski, chcę San Mister. Chcę, żeby tutaj została, żeby żyła, żeby szła dalej. Albo była tutaj i żyła przez cały czas. Na zawsze. Rozumiem. No więc niech tak będzie. Ale co z tobą, Flora? Czy chcesz zostać w swojej wiosce? Layton jest... Bo! Całe to złoto zostawia. Ale wydaje mi się, że też bym tak postąpił. Strasznie... Nie mógłbym się pogodzić z... myślą, że zabieram pieniądze, których... na które nie zasłużyłem. Nie pracowałem dla nich. Jesteś pewna tej decyzji, madam? Jednoznacznie. Chcę, żeby Flora była szczęśliwa. Jedyne, czego chcę dla niej, to żeby była, żeby się uśmiechała. Chcę ją widzieć tylko z uśmiechem. What an astonishing village that was, Professor Layton. Does this mean you'll be gracing the front page of the London Times again sometime soon? No, Luke. Saint Mastel's secret must stay between us. Huh? Why do you say that? You'll see, my dear boy. We don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Well, one must always put a lady's needs first. That's what a gentleman does. A najważniejszym pytaniem jest, czy ten kapelusz naprawdę pasuje do tego samochodu? Nie wiem. Koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Tylko następne części. Oj, ludzie, muszę naprawdę powiedzieć, że cholernie podoba mi się fabuła tej gry. Doprawdy, jeżeli chodzi o mechanikę, jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej, jeżeli chodzi o mechanikę, o te zagadki, o dialogi, mają one w sobie trochę życia, trzeba powiedzieć. Trochę. Każdy mieszkaniec ma w sobie takie trochę... Ma trochę tak swój własny charakter, prawda? Ale jednak... Jest to najsłabsza gra Laytona, jeżeli chodzi o całą resztę, o mechanikę i tak dalej, i zagadki. Ale jeżeli chodzi o fabułę, to... Jak dla mnie jest to jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza. Chociaż... Dwójka i trójka mają fajne fabuły. Layton vs. Wright też ma fajną fabułę. A pozostałe dwie jeszcze nie grałem. Ale trudno powiedzieć, która fabuła jest najlepsza. Inspektor Chelmy. Chelmy jest moją ulubioną postacią, ale nie spotkaliśmy jej tak naprawdę w ogóle w tej grze. Dopiero w drugiej części się pojawi tak naprawdę. Ten prawdziwy Chelmy. Widzieliśmy go tylko na zdjęciu. Będzie można zauważyć, że będzie miał jego charakter. Będzie nieco... Będzie przypominał trochę Lestrada z Sherlocka Holmesa. Ale bardziej tego filmowego z Robertem Downeyem Jr. Bardziej tego będzie przypominał, nie tego serialowego. Chociaż... zobaczymy. Co mogę powiedzieć o grze? Oprócz tego, że Haller nie mi się podoba. Co prawda, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o te płaskie dialogi, można powiedzieć, że ich zadaniami było tylko zadawanie zagadek, prawda? Niby te roboty myślały, jeżeli roboty mogą myśleć, myślały. Myśmy w realiach tej gry. Roboty myślały, że były prawdziwymi ludźmi, nie? Miały swój własny charakter i tak dalej.
Ale jednak można powiedzieć, że to roboty i jedynym zadaniem było to, żeby dawały zagadki i wspierały naszą Florę, która jest złotym jabłkiem. Oj, ta fabuła. Dla niektórych może okazać się... Niektórzy mogą uznać, że nie jest taka dobra, że jest słaba. Dla mnie jest mocna, muszę przyznać. Jak pierwszy raz grałem, to naprawdę dość emocjonująca była dla mnie. Ach... Ale teraz jedno pytanie. Nie wiem, czy odkryłem błąd w grze, czy co, ale... Lady Dahlia teraz nagle zaczęła gadać, że Flora... Poznała ją, że to była niby jej córka. Czyżby te pierwsze wspomnienia, które dostała po Violet, się aktywowały teraz, kiedy zobaczyła Florę? Bo teraz jest robotem, prawda? A poza tym, wychodzi na to, że Matthew i Ingrid to byli... Oni byli ludźmi, na to wychodzi. Chociaż, jak popatrzeć na Wikipedii na przykład, albo tutaj w grze, to Matthew i Ingrid też byli robotami. Co on tu do cholery robi? W Czelmiego się bawi, dokładnie. Czyli jednak zatrzymali tą maskę. Te obrazki. O ile jest starsza ta Flora od Luka? Chyba o rok, prawda? No, no bo obojętnie. W każdym razie... Matthew i Ingrid byli ludźmi. Było widać ich, albo raczej... Byli razem z Violet i małą Florą na zdjęciu. Czyli albo oni byli naprawdę ludźmi i w grze są błędy, bo oni tak naprawdę są ludźmi, albo są to podobizny tych ludzi, którzy kiedyś tu byli. Ale to byłoby dziwne, albo już wcześniej były dwa roboty, które służyły tej rodzinie. Całkiem wszystko możliwe. Ha, Flora gotuje. O mój Boże. No cóż. Wszystko dobrze się skończyło. Poznaliśmy parę ciekawych postaci. No te postaci, którzy byli ludźmi... Można powiedzieć, że wszystkie, którzy byli tutaj ludźmi, naprawdę spotkamy później, oprócz Matthew i Ingrid. Jego spotkamy jeszcze w innych częściach tego... Czelmiego spotkamy w innych częściach, Don Paolo spotkamy w następnych częściach. To są takie postacie, które jeszcze zobaczymy w dalszych częściach. Ta gra i seria będzie się też w dalszych częściach bardziej rozwijała i tak dalej. No, była to dość krótka gra, myślałem, że dłużej odcinków będę potrzebował, na przykład 35 albo coś takiego, a tutaj tylko 24, prawda? 24 albo 25. Za chwilę zobaczymy. Nie zrobiłem wszystkich zagadek, ale to nie szkodzi. Te zagadki, których nie zrobiłem, one nie są tak naprawdę potrzebne, to 100%. Te trzy zadania z Gizmo, z psem, z obrazem oraz z pokojem zrobiłem, więc to jest zrobione. Teraz pod koniec gry, po napisach końcowych, możemy też zrobić jeszcze bonusowe zagadki, które są odblokowane po przejściu gry i odblokowaniu tych zagadek właśnie, o których przed chwilą powiedziałem. Ale ich wam nie pokażę. Nie będę ich robił. Koniec. Level 5, 2007 rok. Czyli to były wszystkie postacie, które poznaliśmy, co? To be continued. W dalszym odcinku, albo w dalszej części, pojawi się pociąg. Co to będzie? Co to znaczy? Zobaczymy... kiedy indziej. Ukończyłem, tak. Wiem, fabuła się skończyła. 120 puzzli, tak. W grze było tylko 120 zagadek, a tutaj będzie jeszcze bonusowych. Mówiłem o tym przed chwilą. Chcę zapisać. Mówiłem, że nie będę już dawał ocen grom. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo się podobała mi. Bardzo lubię tę grę, bardzo lubię tę serię. I za jakiś czas, myślę, że dopiero w następnym roku, będziecie mogli zobaczyć u mnie następną część. I Profesor Layton vs. Phoenix Wright. No cóż. Tutaj właśnie są te bonusowe zagadki. Ale ich nie będę robił. 10 godzin potrzebowaliśmy. Ukończona fabuła, pewnie dlatego, pewnie to znaczy ta złota głowa Laytona. 116 zagadek. Nieźle. No cóż. Następnym projektem na moim kanale, obok Phoenix Wright Dual Destinies, będzie... Zelda. The Legend of Zelda Ocarina of Time. To będzie tym, co się pojawi jako następne na moim kanale. A potem chyba Super Mario 64. To są te projekty, które planuję na tym slocie, na którym teraz był Layton. W następnych dniach i tygodniach i miesiącach. No właśnie. Co będzie później? Zobaczy się. Jak wam się podobała gra, seria i tak dalej? Nie miała zbyt dużej oglądalności. Najgorzej oglądana seria u mnie na kanale od dłuższego czasu. Niektóre odcinki tylko miały po 20 wyświetleń pierwszego dnia i drugiego. I niektóre też miały 0 komentarzy. Szkoda, ale może jeszcze kiedyś się to pojawią jakieś komentarze. Byłoby miło w każdym razie.
No więc, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych, przeszłych projektów, do innych odcinków, jeżeli tutaj zaczęliście oglądać dopiero serię, co was tam interesuje na tym kanale. I zobaczymy się albo w następnych nowych seriach z innych gier, albo w następnych częściach profesora Laytona. Nie mogę się doczekać. Następną częścią będzie Professor Layton and the Diabolical Box. Coś takiego. No cóż. Cześć. Na razie.